Cześć, witajcie wszyscy. Na pewno się zastanowicie, o co chodzi. Bo jak się widzicie mnie, to znaczy, że sprawa jest poważna. No jest dosyć poważna. Chodzi o to, że ostatnio, a dokładnie już wam tłumaczę, w piątek, w godzinach gdzieś tam wieczornych, grałem sobie w Euro Truck Simulatora. I nagle poczułem wąt palonej elektroniki. No i tak niuchnąłem. No i to się wydobywało z tylca komputera. No to pomyślałem w pierwszej chwili, płyta główna się jara albo coś. No nie. Pomyłka. Raczej nie. Płyta główna nie, bo by to od razu płyta siadła na amen i tyle. Bardziej obstawiam zasilacz, że się jarał. To co zrobiłem? Po prostu wziąłem, wyłączyłem, uruchomiłem jeszcze na szybkości BIOS, żeby sprawdzić jak napięcia. Napięcia są w miarę w porządku, ale powiem wam i tak jeszcze dzisiaj sprawdzę w ten sposób, że wyciągnę zasilacz z komputera, powącham, czy dalej jebie z niego paloną elektroniką, jeżeli tak, idzie na serwis. Ale, żeby nie być stratnym, zamówiłem nowy zasilacz, ale tym razem nie żadnym Straight Power 11650W, tylko System Power 10 850W. Czym się to różni? Praktycznie niczym, bo to jest ta sama technologia. A ogólnie 850W to zawsze lepsze niż 650, a z drugiej strony zauważyłem dziwną tendencję, że takie nowinki technologiczne jak Straight Power 11, który wszedł na rynek polski w 2018 roku, rozpierdala się non-stop na potęgę. U mnie to już drugi zasilacz. Pierwszy miał to samo. Pochodził półtora roku i po prostu uległ awarii i spalił się. A dokładniej siadła dioda prostownicza. A w tym przypadku nie wiem. Więc dlatego od razu wyłączyłem komputer i nic już nie robiłem. Dzisiaj wymontuję i ewentualnie oddam na serwis, niech oni się bawią, bo to nie było normalne zachowanie. Wątpię, żeby cholerne komary. No i mówiąc inaczej, po prostu oddam go na serwis, żeby go sprawdzili, co mu dolega i tyle. A w międzyczasie podmienię go na System Power 10, który będzie lepszy. O dziwne, bratu mojemu kupiłem System Power 10 w tamtym roku i w ogóle nic się nawet nie stało. I u niego nic się nie dzieje. Czytałem dużo opinii. Be Quiet System Power 10. Praktycznie nie ma awarii. Ten zasilacz jest praktycznie bezawaryjny i to nawet bardzo mnie cieszy. Bo będzie to lepsze niż Straight Power 11 650W.